Witamy Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się dzisiaj, aby upamiętnić 154. rocznicę urodzin najznakomitszego mieszkańca gminy Kołaczkowo, Władysława Stanisława Rejmonta, właściciela tego niegdyś 20-pokojowego pałacu oraz około 300 hektarów ziemi. Zastanawialiśmy się, czego jeszcze Państwo nie wiedzą i stwierdziliśmy, że z pewnością chcieliby Państwo usłyszeć kilka ciekawostek o wielkim polskim pisarzu i drugim nobliście w dziedzinie literatury. Czy wiedzieli Państwo, że Rejmont miał swój tik nerwowy? Powiedziałbym trzytaktowy. Najpierw szybkim ruchem przerysował palcami czuprynę. Następnie poprawiał binokle na nosie. Lekko zezował. I wreszcie obciągał kamizelkę od przodu obrącz krótkim szarpnięciem w dół. Zapewne zdawali sobie Państwo sprawę, że w małżeństwie Rejmont musiał iść na pewne ustępstwa i milcząco znosić pewne ekstrawagancje swojej żony. Na przykład w ich warszawskim mieszkaniu Aurelia sypiała w pięknym, empirowym łóżku mahoniowym pod atłasową, szmaragdową kołdrą. Ten właśnie kolor szokował znajome panie. Harmonizował co prawda pięknie z łóżkiem, ale ponoć był wyjątkowo niekorzystny dla karnacji. W tym właśnie tkwiła przekora pani Rejmontowej. Czy wiedzieli Państwo, że Państwo Rejmontowie urządzali od czasu do czasu przyjęcia dla rodziny i bliskich przyjaciół, na których Aurelia popisywała się różnymi potrawami i deserami przyrządzanymi na sposób francuski? Były to raczej numery popisowe Tosi, która przez wiele lat prowadziła Rejmontom dom w Paryżu. Najatrakcyjniejsze były śliwki francuskie gotowane, podawane na zimno zbitą śmietaną i świeżo smażoną skórką pomarańczową, pokropione likierem maraschino. Brzmi przepysznie. Może ktoś z Państwa przyrządza taki deser w domu? Poprosimy o zdjęcia albo zaproszenie na degustację. A wiesz, że Aurelia zawsze przypominała mężowi o umyciu rąk? Mówiła: Władek, siadamy do stołu, idź myć ręce. A on posłusznie szedł? Otóż on wtedy odpowiadał: tylko brudasy się myją. Ja jestem czysty i nie muszę się myć. Czy wiedzieli Państwo, że Rejmont lubił zwierzęta? Szczególnie psy. Zawsze miał takiego czworonożnego towarzysza. Przez pewien czas Rejmontowie mieli aż 2 pekińczyki, ale później pozostał tylko jeden, Niko, ulubieniec pana domu. Był piękny, o czarnej, lśniącej sierści. Rano, kiedy Rejmont, jak zawsze w szlafroku, wstawał od śniadania, by udać się do swego gabinetu, Niko był pierwszy i kładł się na poduszce przy biurku swego pana. I tak leżał cichutko, aż do przerwy w pracy, koło godziny 13. Kiedy na starość stracił wzrok i biegając po mieszkaniu uderzał łebkiem o różne sprzęty, Aurelia kazała mu zrobić osłonę na kształt abażurka umocowanego na obroży, która miała go chronić przed obrażeniami. Czy wiedzieli Państwo, że Rejmont w życiu codziennym był skromny i uczynny, a dla ludzi folwarcznych przystępny oraz wyrozumiały. Z kolei jego żona nie utrzymywała kontaktu z wsią. O tym, że wśród mieszkańców wsi Kołaczkowo była mało znana, może świadczyć następujący incydent. Jednego roku, latem, Rejmont zezwolił na urządzenie w parku dworskim zabawy dla wsi. Już sprzed wieczora zwykłą ciszę zakłócały dźwięki kapeli, pochukiwania taneczników i gwar zabawy. Wieczorem Aurelia wyszła do parku, sama, by popatrzeć, jak się bawią ludzie folwarczni i wiejscy. Miała zarzuconą na ramiona chustę. Po chwili podeszli do niej mężczyźni, którzy byli pod dobrą datą i nie wiedzieli, że to jest pani Rejmontowa. Poczuła się urażona. Od tej pory zabawy w parku już się nie odbywały. Czy wiedzieli Państwo, że Rejmont marzył o swoim kawałku ziemi? W 1919 roku napisał do swojego przyjaciela, że na wiosnę przenosi się pod Wrześnie do Kołaczkowa. Rejmont zachwycił się Kołaczkowem. Jego oczom ukazał się piękny pałac z komunadą, otoczony starym, przepięknym parkiem. Majątek liczy ponad 214 hektarów, a pałac 20 duży jak stodoła pokoju. Z początku nieufni chłopi zmienili swoje nastawienie, gdy dowiedzieli się o tym, że ten, co chłopów napisał, on pisał o ich wsi i on był ich. I tylko Aurelia nie była zachwycona. Denerwowała się, ile będzie kosztował gruntowny remont pałacu i utrzymanie tak kłopotliwej gospodarki. Rejmont nie chciał nawet słuchać zastrzeżeń i wątpliwości żony. Rozparł się
wtedy zacny gospodarz na Kołaczkowie w poznańskiej ziemi macierzy naszej. Serce w nim ożyło, dusza się rozradowała. Od początku pobytu Rejmonta w Kołaczkowie ludzie opowiadali o nowym dziedzicu. Co to nic nie ma z dziedzicowych manier. Jest dobry i pomocny. Rejmont kochał Kołaczkowo. Poświęcał mu wiele czasu, zdrowia i pieniędzy. O służbę dbał i obdarzał prezentami z okazji chrzcin, ślubów i innych uroczystości. Pilnował, aby wszystkie dzieci się uczyły. Zawsze znalazł dodatkowe pieniądze na książki, odzież czy buty. Jak napisał Henryk Zendel, Rejmont strasznie puszył się jako gospodarz. Chciałby całemu światu pokazać to Kołaczkowo, tę wyspę szczęśliwości. Serce swe zakopał w tej ziemi. Jakżeż mogła mu nie być błogosławiona, a szczęśliwa i uśmiechnięta. Tymi słowami żegnamy się z Państwem. I już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie z tym wyjątkowym człowiekiem, którego życie to gotowy scenariusz.